Drodzy widzowie, zbliżamy się do liczby 60 tysięcy subskrypcji. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli dołączycie do grona subskrybentów naszego kanału i wspólnie osiągniemy ten cel. Dziękuję za wsparcie i zapraszamy na materiał. Ostatnia aktywność Bogdela w internecie według wielu osób jest większa niż za czasów, kiedy to Michał deklarował się, że będzie regularnie dodawał materiały. Wczoraj na kanale Michała pojawił się kolejny już trzeci film, w którym to Bogdel atakuje innych twórców i próbuje wyciągnąć na nich niewygodne fakty, aby też podbudować swoją pozycję, która aktualnie nie jest zbyt dobra. Niewątpliwie taktyka z wrzucaniem filmów pomaga Michałowi utrzymać jakąkolwiek pozycję w internecie, bo gdy ludzie dowiedzieli się o jego współpracy z Dubilem czy Nitro, oskarżali go o wiele rzeczy, a sam Bogdel pasywnie podchodził do całej afery, tym samym sobie szkodząc. Swoje punktowanie Michał zaczął od Konopskiego, który to jakiś czas temu deklarował się, że przygotowuje materiał na temat stron promowanych przez youtuberów, które to nie do końca są zgodne z prawem. Jednak film ten końcowo nie powstał, a Michał zarzuca Mikołajowi, że nie zrobił tego materiału przez kolesiostwo. Czemu nie zrobiłeś filmu o tym, że niektórzy polscy youtuberzy spod szyldu Storm Media zaczęli promować stronę klona Kipu, który nie jest już zablokowany przez ministerstwo? Czyżby dlatego, że właśnie te deale ogarnia twój dobry ziomek? Kolesiostwo? Mam nadzieję, że zaraz twórcy, którzy promowali Kipa, nie będą tych faktów dementować, bo to są fakty i każdy z was o tym wie. Ja osobiście mam wyjebane na to, czy ktoś sobie gra w te skile, czy nie. Ale to wy, komentatorzy, dla poklasku pucujecie się na Twitterze, że o Boże, hurdur, zrobię wielki film na kiedy w tamtym czasie była olbrzymia nagodka na tą stronę, to dla hype'u wrzucaliście sobie po prostu te tweety. Taki wielki film, że z niego jest. Komentatorzy karmią się tym, jak ludzie im przyklaskują. Jak piszą, że o Boże, wielki Konopski, cieszę się, że jest z nami taki wielki Jupiter. Bogdel stwierdził, że Konopski nie stworzył tego filmu, bo jego bliski znajomy zajmuje się dealami z tą stroną. Jednak nie przedstawił na to żadnych dowodów i ciężko jest obiektywnie ocenić, czy tak faktycznie jest, czy też nie. Jednak faktem jest to, że Konopski nie robi tak długo zapowiadanego materiału i tutaj powód może być również nieoczywisty, bo być może toczy się śledztwo w tej sprawie, na wyniki którego czeka Mikołaj, aby materiał był kompletny, a sama strona ma prawo do odwołania. Na potwierdzenie tych słów warto dodać wypowiedź Nitra, który to miał być przesłuchiwany w tej sprawie. Konopski być może ma tą wiedzę co niektóre osoby i że ja nie wiem jak się ta instytucja, która się zajmuje tym, ale ona znajduje się w Opolu, taka instytucja odnośnie sprawdzania tych hazardowych rzeczy, wszczęła w śledztwo w tym temacie i między innymi mnie wezwali jako świadka. I to już było ładnych parę miesięcy temu, nie wiem kiedy dokładnie, jak to będzie jakieś kluczowe, to jak to będzie jakieś kluczowe, to poszukam. Patrząc na ten zarzut z perspektywy Bogdela, ma on z pewnością sens, ale sensu nie miałoby zapowiadanie takiego filmu przez Konopskiego, jeżeli ten wiedziałby, że go nie dowiezie. Film Michała tyczy się głównie Wardęgi, jednak zanim do niego przejdziemy, trzeba wspomnieć o Wojtku Goli, którego również Bogdel w swoim filmie ponownie zaatakował. Jego głównymi zarzutami jest to, że Wojtek kreuje się na inną osobę w internecie niż jest w rzeczywistości, a jego aktywność przy działalności Fame MMA jest tylko na pokaz i nie pokrywa się z prawdziwym zaangażowaniem. Ty nie jesteś zaangażowany w Fame tak, jak pokazujesz to na tej mowie motywacyjnej. Wykorzystałeś Fame, żeby zrobić z siebie jakiegoś super kreatywnego bossa Fame'u. Ale każdy Fame, każdy pracownik potwierdzi to, że ty się tylko zjawiasz na programik. Rozumiesz? Z telefonem w ręku i jedziesz do domu potem. Albo jedziesz coś opierać. Nie wciskaj ludziom kitu. Po prostu. I mówię to tylko dlatego, bo jestem zły. Bo ja w momencie kryzysu wizerunkowego siedziałem za kulisami, jak mysz. I pracowałem nad Fame Rebornem, gdzie ty miałeś walkę. Gdzie ty byłeś gloryfikowany jako super mocny ziomek, który pokonał Tomka Olejnika, bawiąc się z nim bez gardy. I tutaj ponownie nie wiemy, jak realnie wygląda zaangażowanie Wojtka Goli w Fame MMA. Wielokrotnie dowiadywaliśmy się, że rolą Wojtka jest umawianie się na spotkania z influencerami i dogadywanie walk, niżeli prowadzenie panelów czy też konferencji, i sama waga zarzutu do Wojtka Goli nie jest pomierna do tego, co zarzuca się Bogdelowi, a ten atakuje na wszystkich możliwych płaszczyznach osobę, z którą kiedyś utrzymywał bardzo bliskie relacje. Jednak główne zarzuty zostały skierowane do Wardęgi i celowo został on umieszczony na końcu sekcji poświęconej filmowi Bogdela, bo stawił on również odpowiedź na film Bogdela.
Dylan w swoim story. Cała narracja atakująca Sylwestra opiera się na filmie, który ten wrócił wiele lat temu, a zarzut ten powraca przy każdej większej aferze związanej z Bardęgą. A on sam nie może podobno skontaktować się z dziewczyną, która jest na materiale. To do dziś masz problem ze skontaktowaniem się z tą dziewczyną. Ty uważasz, że mówisz tylko prawdę, Bardęga? Ty też potrafisz nakłamać dla dobra twojej sprawy. I z racji tego, że tak usilnie próbujesz mi z Konopskim zrobić problemy o te zastraszanie, to może ludzie zaczną drążyć waszą przeszłość. I wiceminister wypowie się o tym, że jakiś skurwiel molestował kobiety na ulicy, bo robił pranki i do tego kłamał widzów jak najęty w swojej obronie. A chcę tylko powiedzieć, Sylwester, że to jest dopiero wierzchołek góry lodowej twojego życiorysu. Odpowiedz, dlaczego takiego zwykłego jak ty nie dałeś do materiału dlaczego w trakcie gdy było 400 tysięcy ludzi na streamie, nigdy nie oglądałeś bub... To też są rzeczy karygodne, które podbijają praktycznie pod to samo. Za co gnębiłeś ludzi. Zanim przejdziemy do odpowiedzi Wardęgi, trzeba podkreślić, że Boxdel ma w pełni rację i że to, co kiedyś robił Wardęga, również jest niedopuszczalne i zasługuje na potępienie. Natomiast Sylwester wielokrotnie się do tego przyznawał i przepraszał oraz wyjaśnił, że wtedy doszło do dotknięcia tylko i wyłącznie za nadgarstek. Przepraszałem za ten film wielokrotnie, ale dalej się go wstydzę i jeszcze raz przepraszam. Zastanawia mnie tutaj tylko jedna rzecz, bo ty, Michał, o tym filmie wiedziałeś, tak jak wie o nim cały internet. I latami ci to nie przeszkadzało. Dopiero teraz ci zaczęło przeszkadzać. Jeszcze, no nie wiem, miesiąc temu rozmawialiśmy dokładnie o tej scenie, którą ty pokazałeś i mówiłem, że pewnie nitrozyniak jej użyje, to mówiłeś, że to by była głupota. A teraz nagle się zdecydowałeś, że użyjesz jej, żeby zaatakować Konopskiego, bo ty po to tego bubsmena używasz, żeby zaatakować Konopskiego i zarzucić mu kolesiostwo. Różnica pomiędzy zarzutem skierowanym do Boxdela, a tym do Wardęgi jest taka, że Boxdel faktycznie wcześniej wiedział o filmie Sylwestra i nie poruszał tego tematu, bo nie uważał, że jest on jakkolwiek istotny. Sylwester z kolei, jak dowiedział się, co robił Boxdel, temat od razu poruszył i nagłośnił, co jest w tym przypadku diametralną różnicą. I jak Wardęga cały czas podkreśla, doszło do złapania tylko i wyłącznie za nadgarstek. Czemu ci ten film wcześniej nie przeszkadzał? A teraz ci już przeszkadza. Jeszcze raz przepraszam za ten film i dziękuję Bogom starym i nowym, że jakoś tak pokierowali, że tą dziewczynę, którą pokazałeś, złapałem za nadgarstek. Przepraszam ją i wszystkie osoby, które w ogóle kiedykolwiek ten film widziały, bo ten film jest tragiczny. Natomiast Sylwester przedstawił nowe, interesujące dowody atakujące Boxdela. Ten, jak wiemy, próbuje cały czas w internecie odbudowywać swój wizerunek na różne sposoby. I według słów Sylwestra ma on opłaconych ludzi, którzy dopiszą przychylne komentarze oraz je wzajemnie pozycjonują. Prosiłem Michał, żebyś już przestał kłamać, ale ty najwyraźniej nie potrafisz. Zaraz wam pokażę fragment, gdzie Boxdel mówi, że on nie ma ludzi, tylko ktoś mu tam robi jakieś szoty, a tak naprawdę on ma kilkanaście osób, które piszą, które ma kilkanaście osób, które mają po kilkanaście, kilkadziesiąt kont i piszą jakieś komentarze i łapkują sobie nawzajem. Dzięki temu on manipuluje całkowicie komentarzami pod jakimiś tam tweetami czy swoimi filmami. Chcę się czymś takim wesprzeć, ale nikt nie pisze dla mnie pozytywnych komentarzy. Mordo, wiesz, nie chcę też tak dużo mówić, nie? Powiem ci tak dla sprostowania, że z Boxdelem się znam dobrze, wiesz co chodzi? Także no tak to wygląda z mojej strony, nie? I faktycznie wspomniany profil często komentuje pozytywne posty związane z Boxdelem, a sam autor profilu to potwierdza w głosówce do Wardęgi. Jednak ciężko zrozumieć, dlaczego postanowił przekazać tę informację Wardędze, jak miał prawdopodobnie świadomość, że ten może użyć ją na niekorzyść Boxdela. Moi drodzy, my z Boxdelem nigdy nie wygramy. On zawsze będzie miał komentarze, które mają setki polubień, bo on potrafi o to zadbać, on ma budżety i on ma ludzi. Ja ci, Michał, życzę powodzenia. Na razie to wychodzi, mimo że wyznawałeś mi miłość kilka dni temu i dziękowałeś, to na razie wychodzi, że na ciebie filmu żadnego nie nagrałem, a ty na mnie już zdążyłeś 3. Odnajdź w życiu spokój i odnajdź w życiu szczęście, Michale. Wszystkiego dobrego! Pytanie brzmi, czy to, co Boxdel teraz wyciągnął na Wardęgę, faktycznie jest jego ostatecznym ciosem, bo jeżeli tak, to ciężko uwierzyć, aby te fakty mocno odwróciły opinię ludzi. Po ocenach pod filmem Michała widać, że ten ma o wiele większe grono zwolenników niż chociażby Dubiel i zdecydowanie przeważają tutaj łapki w górę. Tak więc, jeżeli Boxdel pominąłby wszystkie wpadki z ostatnich tygodni, to już teraz prawdopodobnie miałby ponownie dosyć mocną pozycję w polskim internecie bez wyciągania brudów na Wardęgę. Mocną pozycję w polskim internecie od ostatnich miesięcy zaznacza
oznacza również serwis Kick. Ta konkurencyjna platforma oferuje bardzo dobre warunki dla polskich twórców w przeciwieństwie do Twitcha, który jest już na rynku kilkanaście lat. Nie jest raczej tajemnicą, że priorytetem osób prowadzących transmisje są zarobki, bo to one pozwalają na realizowanie kontentu z komfortem psychicznym. A te, jak się okazuje, Kick oferuje naprawdę bardzo dobre. Dostałem 2,5 tysiąca dolarów. Za 10 godzin, za 11 godzin streamowania. Przecież to co to ma być? Ja nie wiem jakim dobra, pokażę wam w sumie. Patrz. To są te za dwa streamy dostałem 10 kafli. Co ma być? To przecież teraz można tak spamować tym... przecież można tak spamować tym kickiem teraz, że możesz bardzo szybko stać się milionerem. Zarobki, które przedstawił ten twórca, są wręcz kosmiczne i kompletnie eliminują konkurencję w postaci Twitcha. Jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że nie będą one prawdopodobnie wieczne, a sam Kick chce wygryć Twitcha, oferując bardzo dobre stawki na początku. A potem prawdopodobnie ulegną one zmianie. Również nie każdy twórca może liczyć na takie stawki, ale motywują one innych twórców, aby to rozpocząć swoją karierę właśnie na Kicku, a nie na Twitchu. Swoją karierę prężnie rozwija również kanał Teens, który to przez jakiś czas miał gorszy okres zaraz po starcie projektu. Po tym jak początkowe zainteresowanie minęło, a wyświetlenia nie mogły przebić 100 tysięcy odsłon. Lecz teraz projekt ten odbił się od dna i ponownie zbiera spore wyświetlenia, które pozwalają przetrwać temu projektowi. Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj to jest piękny odcinek dla mnie. Te oto piękne osóbki będą mówiły mi tak przez 40 minut. Zacznijmy od tego, że strasznie mnie boli brzuszek i potrzebuję pysznych tościków. Najpyszniejszych na świecie, jakie da się zrobić, ale też szybko. Robisz mi tościki? Tak, zrobię. Dziękuję. Santiu. Słucham? Czy nie chciałabyś umyć mi podłogi w pokoju? Oczywiście, że tak. Wyświetlenia nie idą na ten moment w setki tysięcy odsłon, ale stabilnie udaje się temu projektowi przebijać 100 tysięcy wyświetleń. A trzeba mieć na uwadze, że projekt ten jest stosunkowo świeży, a wielu ludzi dalej o nim nie wie i w przyszłości może być on realną konkurencją Gen Z, które to generuje miesięcznie aktualnie po kilkadziesiąt milionów wyświetleń miesięcznie. Sporo wyświetleń generuje również seria Rezygo Sabotażysta, którą to realizował w zeszłym roku. Przypomnijmy, że jest to gra terenowa, w której to bierze udział wielu influencerów, czy to z ekipy Rezygo, Gen Z, czy też z zewnątrz. Zeszłoroczne edycja cieszyła się wielkim zainteresowaniem, a materiały regularnie osiągały ponad milion odsłon. Siema, ja jestem Rezi i witam was w programie Sabotażysta. To gra, w której weźmie udział 11 influencerów. Spędzą ze sobą 5 dni, w trakcie których będą wykonywali przeróżne zadania. Przebieg ich zmagań wyłoni zwycięzcę nagrody głównej. Influencer poinformował, że Sabotażysta powróci, a premiera tej gry terenowej będzie miała miejsce w pierwszej połowie maja. Czyli już za miesiąc będzie można ponownie zobaczyć jedną z najbardziej zaawansowanych produkcji pod kątem realizacji na polskiej scenie YouTube. Z kolei zaawansowanym projektem od strony technicznej jest z pewnością marka Dose, którą Budda buduje już od kilku miesięcy. Dla przypomnienia warto wspomnieć, że samo odpalenie marki Dose miało mieć miejsce już w październiku zeszłego roku, lecz Budda wtedy uznał, że nie jest to zbyt dobry okres i chciał to przeczekać. Motoryzacyjne marzenie, Liberty Walk na huraganie, do tego wszystkiego w Twin Turbo i rejestracja K2 Dose, czyli jak już każdy z was pewnie doskonale wie, będzie to samochód, który będzie działał pod marką Dose. Natomiast nawiązuje do tego nie bez powodu, musieliśmy przesunąć cały start, cały launch naszego produktu, ze względu na to, moi kochani, że ja mam bardzo restrykcyjne podejście do tego, jakie rzeczy i w jakim czasie wam promuję, proponuję, jakie projekty odpalamy i bardzo, ale to bardzo rygorystycznie podchodzę do tego, ile rzeczy w jednym czasie jest reklamowanych. Dlatego pewnie doskonale widzicie, że na moim Instagramie praktycznie w ogóle nie pojawiają się reklamy, to jest reklama dosłownie raz w miesiącu. Na YouTubie, na wielu filmach nie ma żadnej reklamy i tak też jest w tym przypadku. Mamy już podpisane pewne umowy, pewne projekty, mamy już pewne plany, no i z przyczyn logistycznych, żeby to po prostu było jak największym rozmachem, musieliśmy przesunąć premierę marki Dose. Natomiast jak widzicie, naprawdę się rozpędzamy, samochody wjeżdżają tutaj coraz grubsze. I końcowo otrzymaliśmy datę premiery, którą to Kamil wyznaczył na za tydzień, czyli 10 kwietnia, gdzie w blisko 11 tysiącach sklepów jego napój będzie można znaleźć. Nie otrzymaliśmy informacji o tym, jakie to będą konkretnie smaki i tak naprawdę co znajdzie się w napoju, lecz będzie to prawdopodobnie napój energetyczny skierowany do starszych odbiorców.